Cześć ludu YouTube'a, tutaj Lechu z Polygon TV. Zapraszam na kolejny odcinek przygód Sama Ciemnego na Smoczych Wyspach w grze World of Warcraft. I też chciałbym powiedzieć, że to jest nagranie ze streama, także jeśli chcecie, to link do tego mojego kanału na Twitchu jest w opisie tego filmiku, więc zapraszam. No, a co będziemy dzisiaj robić, to będziemy robić nową kampanię, bo wyszedł nowy patch. Więc już nie przedłużając, po prostu pójdźmy sobie pogadać z Chandris Feathermoon, General of the Sentinel Army. Kliku. No, na pewno widziałeś, co Fyrak zrobił, że zniszczył świat. Niektórzy z nim walczą bezpośrednio, ale my jesteśmy oczami i uszami zielonych smoków. Aha, i że mimo, że to, co Fyrak robi, to wygląda jak jakieś bezsensowne miotanie się i zniszczenie, to my widzimy trend w jego strategii. Dobra, i musimy po prostu odkryć, o co tam chodzi. Wiesz coś? Tak. Dobra, no to jedzie. Co zrobisz? Wsiądziesz na gryfa? No to jedziemy, siup! I on mówi, ona mówi, że to tutaj gdzieś się mamy z nią spotkać. Klik. Dobra. O, spoko, mam jeszcze cały czas tą maskę. To była głupia historia z tą maską, jak były te wszystkie filmiki w poprzednim... W poprzednich odcinkach i ten, i ja z tą maską, jak w tych memach, że kiedy się przerywnik odpala i jest twoja postać w grze. No, oprócz tego to powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, czego się spodziewać, bo nie za bardzo czytałem o tym nowym patchu, bo jakoś, nie wiem, lubię być zaskoczony. Zresztą szkoda mi trochę czasu, żeby się interesować takimi rzeczami. No, także cóż, no lecimy i zobaczymy, co to będzie. A, no i na pewno będzie nowy rajd, tak? Rajdy, tak. Aldrasil, The Dream's Hope. O, także już mamy... jak się nazywa? Już mamy spoiler, że Fyrak jest ostatnim bossem, no ale to... Można się było w sumie domyślić. Czy dodali? Dream Wonders? Nie dodali nowych tych. Nie, dodali. O! Okej. Okay. A, tu gdzieś jest to? Rumble Foil Bug. Co? Dobra, Chandris, ty tu jesteś? O nie! Zabity Emerald Skellguard. Spalony. A jestem ukryty. Dobra. Czy to jest... Kryj się! Spoko. Fyrak i Veranoth są już tutaj. Widzę, że są gdzieś... Na tej wieżyczce, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Na północno-wschodnim brzegu tej miejscówy. Bla, 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 bla. Dobra, i żeby się do nich dobrać, to musimy zniszczyć jakieś rzeczy. Okay. Druga rzecz. W tym miejscu jest dużo więcej tych primalistów, czyli złoli, niż się spodziewałam. Fyrak zwykle nie przemieszcza się ze swoimi strażnikami, więc wątpię, żeby ci primaliści tutaj byli, żeby mu towarzyszyć. I wygląda na to, że oni chcą tutaj założyć jakąś swoją bazę, ale po co? No i musimy ich zabić po prostu, co się dowiemy. Dobra. Czekaj. Tu
Mamy ich zabijać, ale też mamy jakieś rzeczy tutaj robić, więc może się przenieśmy do tego, co mamy robić. Dobra. Tu jest jakieś coś. Aha, jeszcze jedna rzecz tylko, bo addony chyba mam wszystkie... No, dobra, wyłączyłem. Zapomniałem zaktualizować addonów po prostu, więc tam... Co? To nie są primaliści, to są... Co to jest w takim razie? Co? Tu coś jeszcze jest? A nie, to tam Rumble Falls tu byłem już, dobra. Okej. Jeszcze jedna ta rzecz i jeszcze jeden. To są druidzi! O nie! Gdzie to jest? Tutaj? Nie, przed tym. Dobra. To są druidzi. A, czyli ten ogień powinien być ugaszony, ale nie jest, więc będziemy musieli przejść w taki śmieszny sposób. Dobra. Druids of Flame. A, druidzi ognia, to oni byli w tym dodatku Kataklizm, tam był... No, też coś z nimi było, już nie pamiętam teraz, bo to było dawno temu. No i ona teraz znowu mówi, druidzi ognia! I wkurza się. A, kurczę, oni dalej istnieją. I pomyśleć, że ktokolwiek z naszych ludzi mógłby przyłączyć się do Fyraka, ech. Mamy za to misję do skończenia. Musimy przejść przez most, żeby się zbliżyć do... A, żeby się zbliżyć do tych inkarnatów, żeby usłyszeć, co oni gadają. Zakryje nas, żebyśmy się mogli poruszać. Dobra. Flower near the bridge? A, druidzi nie niszczą przyrody tutaj. Oni przelewają do nich magię. Musimy to powiedzieć smoczym aspektom. I wziąć też rzeczy, te próbki. Quest, I am ready. Jestem ready. Bierz ten kwiatek. These patches could shield us from the flames, whatever we find them. You told me not to harm their beloved children. So you... Co, gdzie oni gadają? Tam? Flame zealots. Nie, tam. Czekaj, co się stanie, jak wejdę w to. O, okej. Dobra, kwiatek. Musimy się dostać do tego snu. Musi być jakaś...
Oni nie podzielają naszej sprawy, co im obiecałeś? Co, te kwiatki gdzieś były po drodze jeszcze? O kurczę, to nie zauważyłem. Nie! Gdzie te kwiatki są? A, tutaj, dobra. Nie zauważyłem. Nie potrzebują zachęty. Oni chcą być nieśmiertelnymi przez ten ogień. Poza tym, czemu nigdy nie chcesz się rozerwać po prostu? Dobra. I co? Powiesz jeszcze coś? Nie? Okej. Kurczę, no. Musimy się schować w krzakach, które są przed nami. Czy nie obawiasz się, że tracimy spojrzenie na nasze cele? Nie, już zwycięstwo jest blisko. Oni nam pomogą. Nie gadaj, chcę, żebyś coś zobaczyła. Gdzie te krzaki? Tu? Dobra, i ona mi będzie pokazywać. O, tam jest jakiś duży ziomek. Jak ja mam wejść w jakieś krzaki, jak oni stoją w nich? Reach the hiding spot? Gdzie ten hiding spot? A tam? Czemu mi pokazuje go z lewej strony? Tu się świecą krzaczki, dobra. Aha, bo to są dwie różne rzeczy, okej. Będziemy tu bezpieczni tak długo, jak będą się skupiać na sobie. Dobra. O, co to są druidzi ognia? Ona nam powie. Druidzi ognia to jest taki kult, który kiedyś przewodził arcydruid Fandral Stangen, zanim go zabiliśmy w Firelandsach. Oni czcili Ragnarosa, władcę ognia. I wierzyli, że siła tego Ragnarosa może pochłonąć cały świat w przedwiecznym ogniu. Czy w wiecznym ogniu? Jak oni są inni od tych primalistów? Oni wszyscy wszyscy bardzo nienawidzą smoków, ale cele mają różne. Kiedy Teldrassil, czyli to jest takie drzewo, gdzie elfy mieszkają, kiedy Teldrassil wyrosło, Fandral Stangem poprosił smoki, żeby pobłogosławiły to drzewo, tak jak kiedyś Noldrassil, czyli poprzednie drzewo, gdzie elfy mieszkały. To by mogło przywrócić naszą nieśmiertelność, ale smoki nie myślały, że to jest mądry pomysł. No i Fandral i jego druidzi stwierdzili, że w takim razie oni będą nieśmiertelni przez to, że się poświęcą w ogniu. I nawet jeśli to by miało znaczyć, że reszta całego świata spłonie. No, a primaliści chcą pozbawić Azeroth z wpływu tytanów i ze smoków też, bo smoki od tytanów są. No i tyle. Jeszcze się spytamy, czy przypadkiem nie zabiliśmy ich wszystkich w tych Firelandsach? Tak, myślałam, że zabiliśmy wszystkich. Ale niektórzy musieli chyba uciec i odnowić ten kult. Nie ma znaczenia, teraz ich zabijemy. Dobra. No, musimy słuchać ich, podsłuchać. Dobra. Szepce mi to, Chandris. Widzisz, co jest przed nami?
druidzi ognia schwytali Keepera, czyli jakby to przed, nie wiem. No, tego ziomka widzicie, tam jest taki ziomek, centaur taki, nie? Duży, z rogami. I on jest obrońcą natury, święty dla naszych ludzi. Jeśli ich moc jest taka, że już mogą to zrobić, to wow. Ukrywaj się ze mną, a posłuchamy, co mają złole do powiedzenia. I może wtedy się dowiemy, co ci złole, ci druidzi chcą zrobić temu Keeperowi. Klik. Filmik! Patrz, siostra. Płonąca siła naszych nowych sojuszników. Co żeś zrobił temu czemuś? Pokryłem żywym ogniem ten sam ogień, który wsadzimy w serce ich super drzewa. Indikron chciał, żebyśmy... Co? A, że mieliśmy walczyć ze smokami, a nie jakieś cuda wyczyniać. A, my musimy im pomóc. Co? Aha, że, czyli że on mu pomógł, bo ten... We took up arms together to free the world from the Titans' meddling. That is the war I fought. Czyli ona walczy po to, żeby zabić tytanów, a nie żeby robić jakieś cuda z ogniem. On mówi, że muszą, że tylko w ten sposób... Tylko w ten sposób można wygrać. Dobra, to robimy tak, ona mówi. Dobra, zmienili tego. O, o kurczę, poszli. Druidzi otworzyli portale, nie możemy wrócić tamtędy, gdzie poszliśmy. Ja tu powstrzymam wszystkich z Woli, a ty zabijaj z Wola tego głównego. Co? Ile on ma życia? Jak ja mam go zabić niby? Ty, ej. No dobra, no. Podejrzewam, że przyleci smok jakiś i mi pomoże, bo ma tyle życia. 1, 1, 2, 9, 1 tysięcy. A, chyba muszę jednak to bić. Nie, ty, ty. A, Dream mnie, ten, wzywa mnie sen, muszę uciekać i poszedł. No spoko, łatwo poszło. A, ty. Co to jest? Bałam się tego, co tu dzisiaj zobaczymy, ale to... To jest najgorsze, co myślałem. Dobra. Wiesz, druidzi ognia się sprzymierzyli z Ferakiem i chcą mu pomóc, żeby zaatakować ten Emerald Dream. To jest taka super miejscowa, gdzie... Nie wiem, o co w niej chodzi. Lore jest bardzo skomplikowane, ale... To jest bardzo ważna miejscówka, już raz jej broniliśmy w ileś tam dodatków temu, z 2 czy 3. Także musimy chyba to zrobić ponownie w takim razie. Udało mi się zamienić tego Keepera w ogniowego ziomka, bez żadnego problemu. Ferak musi chyba pomagać ich mocy, czy zwiększać ich moc, o. Zwiększać ich moc. Prawdopodobnie jako zapłatę za to, że oni mu pomagają. Musimy szybko zebrać ludzi i bla, 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 bla. No dobra. Co? Czyli jak to kliknę, to mnie szybko zabierze jakiś ten. Dobra, sprawdźmy.
klikłem. A, to aż tak szybko. No fajnie, fajnie. To jeszcze sprzedamy rzeczy. I z kim gadamy? Z tym? Ile tu jest rzeczy do robienia? Kiedy ja to zrobię wszystko? Quest. Fyrak planuje zaatakować Emerald Dream. Musimy go powstrzymać. Filmik? Nie, będziesz gadać. A, więc dlatego Fyrak się ten skupiał na Oharan Plains. Spotkam się z nim. Czekaj, co? Co to jest za zimność? Czujesz? O nie, ona tu jest. Szybko, żołnierze! Pomóżcie mi walczyć. Też tak mogę zrobić? A, miałem użyć tamtego, ale dobra. O nie, ja bym... Kurczę, miałem na tym środkowym poziomie zostać. Dobra, to muszę tam wlecieć z powrotem teraz. Jestem. Znajdę Alexstrasę, nie powstrzymacie mnie. Odstąp od nas. Uciekaj stąd. Muszę pogadać z Alexstrasą. Wypadł z drogi. Wszyscy. Ty, ale Alexstrasza to jeszcze wyżej siedzi. Speak to Kapitan Drina. Dobra. Co się dzieje? O, filmik. Chcę gadać z Królową Smoków. Gadaj. Na pewno wiesz, co mój brat chce zrobić. Każda brama do Emerald Dream jest zabezpieczona. Jest super broniona. To nie jest brama, która ją szuka. Z tymi druidami ognia, z nim. Fyrak się wedrze po prostu. I wlezie tam ze swoimi wojskami. Z wojskami? Nie uda im się. Drzewo świata nie będzie spalone. Spalone? On chce je zdobyć. Żeby przekręcić jego czyste serce i zrobić z niego to, co on sam jest. Złol po prostu. I jeszcze w cieniu pokrążony. Nie mogę z nim tego zrobić. On już nie jest moim bratem. Rób co chcesz z tym, co wiesz. Elo. Co? Czy ta lodowa zła baba będzie z nami? Nie. Czemu miałabym to zrobić? Bo chronisz ten świat. I nie chcesz widzieć, jak on płonie. Posłuchaj. Słuchaj mnie. Kiedyś już cię zawiodłam. I naszych ludzi też. Tak, to prawda. Nie zrobię tego znowu. Dawaj z nami. Za wszystkie smoki. Czy to podstęp? Czy to prawda? Ale... Ona miała być super złolem przecież. I co? Znikną? Nie, będą stać. A, znikną jednak, dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czemu nie mogliśmy tego zrobić piętro wyżej, ale okej. Okay. Musimy wierzyć Alexstrasie. No, spoko. Strażniki, z powrotem tam, gdzie byliście.
Aha, i mamy z powrotem tam lecieć, gdzie byliśmy. Dobra, no to wygląda na to, że zrobiliśmy jakieś wstępne zadanie do tego nowego patcha, także nie wiem, myślę, że chyba skończymy, ile tam jest, 25 minut gdzieś, no to myślę, że sobie skończymy chyba ten odcinek na tym, no i zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie, także zobaczymy. Ja jestem, nie wiem, co o tym myśleć na ten moment. No zobaczymy po prostu. Myślę, że ta lodowa baba jest zła tak naprawdę i ona nas jeszcze zdradzi czy coś. Albo zginie, bo ją ten brat jej zabije czy coś, nie wiem. No ale to nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy zaraz w następnym odcinku. Także trzymajcie się na ten czas i ten, do zobaczenia. To ja byłem Lechu, a to był Samociemny i jego przygody w Smoczych Wyspach. Także na razie.